Słuchacie podcastu dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Las Kabacki. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji podcastów dla Wikipedii Lasy Warszawy. A dzisiaj znajdujemy się w Lesie Kabackim. To jest największy las w Warszawie. A do mikrofonu zaprosiłem panią Angelikę Gackowską, która jest zastępcą dyrektora Lasów Miejskich Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, to jest chyba najstarszy jednocześnie las w Warszawie, taki, który istnieje trochę dłużej niż pozostałe lasy. No, nie do końca, bo on konkuruje i to bardzo skutecznie, jeżeli chodzi o wiek, z Lasem Bielańskim na przykład, czy z fragmentem Lasu Sobieskiego. Więc to są takie kompleksy, które w zasadzie istnieją w niezmienionej formie, czy w niezmienionym kształcie, może tak, bo forma to jest zupełnie coś innego, od kilkuset lat i były użytkowane przez swoich właścicieli właśnie w sposób taki jako rezerwuar drewna, czy jako zwierzyniec, czy jako miejsce wypoczynku w ostatnich kilku latach, więc Las Kabacki, Las Bielański, Las Sobieskiego to są takie lasy w Warszawie, które mają naprawdę coś długą historię i które tak na dobre wpisały się również w historię Warszawy, okolic, czy w historię państwa. Czy to są te same dobra Sobieskiego, to znaczy Wilanów tam przecież w pobliżu jest, prawda, tego tak, Lasu tak, Kabackiego? Jeżeli chodzi o Las Sobieskiego i Las Kabacki, to faktycznie one należały do Branickich, Potockich, więc w zasadzie zaczynały się te dobra od własności króla Jana Sobieskiego, połączony z Wilanowem, więc faktycznie te lasy mają dosyć długą historię. Las Kabacki, no to jest taki duży park właściwie. Takie tak, mam wrażenie, obecnie, że obecnie, faktycznie, jeżeli chodzi o sposób użytkowania przez mieszkańców, to faktycznie Las Kabacki coraz bardziej przypomina park, jeżeli chodzi o stronę formalną. Jest to rezerwat i jest to największy rezerwat leśny na Mazowszu. Powierzchnia rezerwatu przekracza 902 hektary. Cały kompleks leśny z przyległymi drzewostanami ma 924 hektary. Czyli tam przez cały teren nie można się poruszać. Po całym terenie tylko. Nie można się poruszać zupełnie bezkarnie i wszędzie, tak jak wyobraźnia poniesie. W Lesie Kabackim są wyznaczone szlaki. Ostatnie zarządzenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które sankcjonuje sposób poruszania się na terenie rezerwatu, dołożyło nam troszeczkę szlaków i udostępniło do ruchu rowerowego część ścieżek, które wcześniej nie były objęte możliwością poruszania się rowerem. Także faktycznie Las Kabacki stał się bardziej przystępny, jeżeli tak można powiedzieć, dla mieszkańców, aczkolwiek faktycznie ilość osób, która odwiedza codziennie Las Kabacki, jest ogromna. My szacujemy, że rocznie może nawet dochodzić liczba odwiedzających do miliona osób. Kiedy zaczynałam tam pracę, bo pracowałam parę ładnych lat jako leśniczy w Lesie Kabackim, to ta absurdalna kwota milion wydawała mi się zupełnie niedorzeczna i stwierdziłam, że na pewno ktoś wciska mi tutaj kit w taki i korzystając z tego, że jestem młodym pracownikiem i nie mam tak naprawdę pojęcia, z czym się wiąże praca w Lesie Kabackim, ale niestety po krótkim czasie musiałam przyznać rację, bo faktycznie ta kwota nie odbiega zbyt daleko od rzeczywistości. Wystarczy przejść się w Lesie Kabackim w sobotę, w niedzielę, czy na przykład w jakieś takie ciepłe popołudnie. Faktycznie jest tam bardzo dużo osób. To jest najbardziej gorący okres, tak? Weekendowy. Tak. Weekend. Tak, jest weekendy, weekendy są takim czasem, kiedy faktycznie warszawiacy mają troszeczkę, po prostu troszeczkę czasu na to, żeby spędzić go na łonie przyrody i wybierają te kompleksy leśne, które po prostu są blisko. A Las Kabacki bezpośrednio graniczy z Ursynowem, z Piasecznym, z Konstancinem i jest bardzo dobrze skomunikowany, bo mamy tutaj w pobliżu stację postojowo-techniczną metra i stację metra końcową jako taką, więc tutaj metro po prostu dojeżdża. Mamy również dogodny dojazd samochodem, mamy duże parkingi w okolicy, więc faktycznie Las Kabacki przez to również zyskuje na popularności. Co więcej, jest w bezpośrednim sąsiedztwie parku Ogrodu Botanicznego i Parku Kultury w Powsinie, więc po prostu ludzie często korzystając z jednej atrakcji, przechodzą również przez Las Kabacki. Także faktycznie Las Kabacki jest bardzo oblegany, aczkolwiek przez to, że ma bardzo dużą powierzchnię, można tam nadal znaleźć takie ustronne miejsca i jest jeszcze trochę takich ostoi również dla zwierząt, które pozwalają im funkcjonować. Do zwierząt to za chwilkę przejdziemy, bo las bez zwierząt nie istnieje. Tak. Ale proszę mi powiedzieć, bo ja znam tylko
tą jedną drogę dojazdu, czyli od strony właśnie Wilanowa, od strony Konstancina chyba można powiedzieć też. Natomiast właśnie od strony metra Kabaty, tam chyba bardziej popularne to jest właściwie miejsce, tak? Ile jest takich miejsc, z których można wejść do lasu? Mamy takich miejsc głównych 5 w zasadzie, ale w zasadzie las jest dostępny przy okazji każdej drogi, która po prostu dochodzi do jego brzegu. A musimy pamiętać, że obecne drogi, którymi się poruszamy na terenie Lasu Kabackiego, zostały wytyczone pod koniec XIX wieku przez ówczesnego nadleśnego Wiktora Stepana. To bardzo znana postać, jeżeli chodzi o Kabaty. I on wytyczył taki podział powierzchniowy i taką sieć dróg, z której dzisiaj korzystamy. I część tych dróg była również wtedy utwardzana i remontowana. Więc to, po czym chodzimy, ma faktycznie dosyć długą historię. Mhm. Bo tak jak spojrzymy na mapę, to te drogi są takie dosyć równoległe, prostopadłe, przemyślane bardzo. Jest to regularny podział. Oczywiście ten podział nie miał na celu pierwotnie zapewnienia przyjemnych spacerów osobom korzystającym z rekreacyjnych funkcji tego lasu, bo w tamtym czasie las był własnością właśnie prywatną, był własnością Branickich. On po prostu miał ułatwić gospodarkę leśną, bo pamiętajmy, że Las Kabacki, owszem, jest stary, w zasadzie w niezmienionym kształcie, od tych 200 lat funkcjonuje, ale on był rezerwuarem drewna budulcowego, opałowego i zwierzyńcem. Więc te drogi miały przede wszystkim udostępniać wnętrze lasu i ułatwiać gospodarowanie, czyli jakby to powiedzieć, stanowią również punkt odniesienia podczas wytyczania różnego rodzaju cięć, zabiegów, tak żeby jednak z tego lasu nie wziąć za dużo. Z takich ciekawostek mogę Państwu powiedzieć, że pierwsze urządzenie lasu, czyli pierwsza inwentaryzacja lasu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania było sporządzone w 830 roku. I ono się bardzo nie różniło od obecnie stosowanych zasad w gospodarce leśnej, w lasach państwowych, w lasach gospodarczych. Więc ta historia takiego świadomego podejścia do gospodarowania tym dobrem, jakim jest las, czyli nie zabierania zbyt dużej ilości drewna, ma dosyć długie korzenie. To jest niedługo 200 lat. Więc to podejście do lasu, takie stricte gospodarcze, oczywiście wtedy nie wiedziano o tych wszystkich przyrodniczych elementach, na które również należy zwracać uwagę, projektując pozyskanie drewna, czy projektując gospodarowanie drzewostanem, ono było dużo bardziej schematyczne. Ale jego skutki możemy widzieć do dzisiaj. Właśnie między innymi w postaci tych linii podziału przestrzennego, bo część już z tych linii była wtedy założona, ale również w kształcie drzewostanów, czyli w tym, że mamy w Lesie Kabackim bardzo dużo sosny, która jest gatunkiem obcym na tych siedliskach. Las Kabacki to przede wszystkim siedliska grądowe, bardzo żyzne. Tutaj powinniśmy mieć mieszany las liściasty, a w rzeczywistości, jeżeli spojrzymy do góry, przebijemy przez tą gęstą warstwę leszczyny i grabu, która obecnie zasłania trochę widok, jeżeli spojrzymy do góry, to mamy górne piętro złożone z sosny. Są to sosny w wieku 100, 120, 140 lat, często obecnie zamierające. Ale one były właśnie sadzone w tamtym czasie jako po prostu źródło drewna i opału. Tak. I w tej chwili to jak to wygląda? Pół na pół jest liściastych i iglastych? Tak, ale pół na pół w takim układzie horyzontalnym, czyli góra jest sosnowa, a spód to już są gatunki liściaste, które samorzutnie wchodzą na ten teren, zajmują coraz większe tereny, bo na przykład mają nasiona, które są opatrzone w skrzydełka i są w stanie polecieć gdzieś głębiej, lub na przykład roznoszą je wiewiórki, czy na przykład roznoszą sójki, robiąc sobie zapasy na zimę i w ten sposób sadzą to las. Więc faktycznie te gatunki liściaste w dużym stopniu wchodzą samorzutnie, ale też my dosyć dużą ilość tych gatunków wprowadzamy w sposób sztuczny, bo mamy świadomość, że to górne piętro sosnowe po prostu ma określony okres przydatności do użytkowania, krótko mówiąc. No i jak się przerzedza, to i się dosyć intensywnie przerzedza, a jednak wzrost tego dolnego piętra, czyli wprowadzenie tych gatunków liściastych, powinno wyprzedzać zupełne zamarcie górnego piętra, więc to się teraz dzieje. Prowadzimy teraz przebudowę drzewostanów w Lesie Kabackim. Jest to proces rozłożony na dziesięciolecia. My otrzymaliśmy plan ochrony do zrealizowania dla tego rezerwatu. Od 2016 roku rozpoczęliśmy pracę właśnie związane z przebudową tego drzewostanu, więc to również są prace planowe. Oczywiście o zupełnie innym charakterze niż te w 830 czy na początku XX wieku, ale faktycznie mają doprowadzić one w taki sposób związany z ingerencją człowieka, mają doprowadzić do wyższej stabilności tego lasu, a przede wszystkim do zmiany składu gatunkowego na taki, który będzie odpowiadał siedliskom, czyli taki, który jednocześnie będzie dużo bardziej odporny na wpływy miasta, wpływy różnego rodzaju zaburzeń klimatycznych,
zależy nam wszystkim na tym, żeby ten Las Kabacki jak najdłużej w Warszawie był i żebyśmy mogli się jak najdłużej nim cieszyć. I mam nadzieję, że ta trwałość lasu nigdy nie ustanie. A czy będzie odporny na tych turystów, na tych mieszkańców Warszawy w takich dużych liczbach? To się okaże, bo oczywiście no, nie będzie odporny na miliony osób zupełnie. To nie ma takiej możliwości. A to właśnie, musielibyśmy go ogrodzić. Czy przyrost tych mieszkańców, którzy odwiedzają, czy maleje tak, liczba? Tak, obserwujemy wzrost i to można w bardzo prosty sposób sprawdzić, na przykład po ilości śmieci, które sprzątamy z Lasu Kabackiego. Faktycznie w ostatnich latach te ilości śmieci drastycznie wzrastają. Można to też sprawdzić po tym, w jaki sposób jest wykorzystywana polana ogniskowa, bo w Lesie Kabackim jest jedna z dwóch istniejących w Warszawie polan ogniskowych i faktycznie ta polana ogniskowa już dawno przekroczyła swoją pojemność, jeżeli chodzi o jej wykorzystywanie, czyli chętnych jest tak dużo do spędzania na niej czasu, że w zasadzie ci ludzie się nie mieszczą. To pokazuje, że po prostu jest to bardzo ciekawe, bardzo fajne miejsce do spędzania wolnego czasu. No i czasami właśnie pada ofiarą swojego sukcesu, niestety, bo jest w niektórych miejscach po prostu zadeptywany. Ja mam nadzieję, że po prostu wzrośnie trochę świadomość ludzi co do sposobu wykorzystywania tego lasu i że jednak będziemy korzystać nadal z wyznaczonych ścieżek, ale no, mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie świadomych tego, że nie należy z tych ścieżek po prostu schodzić. Co jeszcze? No ważnym jest to, że Urząd Dzielnicy, ogólnie Urząd Miasta, projektuje w pobliżu Lasu Kabackiego bardzo ciekawe miejsca. Między innymi ostatnio byłam uczestnikiem sądu konkursowego na wybór koncepcji zagospodarowania Parku Cichociemnych, czyli to jest górka Kazurka położona na północnej stronie Lasu Kabackiego. W zasadzie w takim miejscu, które łączy Las Kabacki, a teren zurbanizowany. Więc tam powstanie dosyć duży park. I myślę, że też część mieszkańców wybierze właśnie to miejsce do wypoczywania, ponieważ ono będzie po prostu bliżej niż wnętrze Lasu Kabackiego, będzie w inny sposób zagospodarowane, będzie tam przede wszystkim więcej wolnej przestrzeni, bo jednak Las Kabacki, często mi jednak ludzie zwracają uwagę, przestaje być przyjazny dla ludzi, ponieważ jest coraz bardziej zarośnięty, coraz bardziej ciemny. Jeszcze te kilkadziesiąt lat temu, kiedy dominowała sosna i nie było tak intensywnego podszytu, w tym lesie było jednak widniej, przestronniej, nie było tak wilgotno. Teraz, kiedy to drugie piętro już naprawdę zaczyna się intensywnie rozwijać, nagle się okazuje, że nie wszystkim przyjemnie się chodzi po Lesie Kabackim. Bo faktycznie taki jest nasz odbiór tych takich ciemnych, ciasnych drzewostanów, mrocznych. Nie wszyscy to lubią. I myślę, że ten park imienia Cichociemnych właśnie będzie stanowił fajną alternatywę dla spędzania czasu w troszeczkę innej przestrzeni, też blisko natury, bo sposób zagospodarowania tego terenu parkowego będzie nawiązywał do idei ekotonu. Ekoton to jest takie przyrodnicze określenie, które określa strefę przejściową, czyli taką strefę, która ma trochę cech z jednej strony, trochę cech z drugiej strony i swoje własne indywidualne. I właśnie w tym parku mamy taką sytuację, bo w części południowej, czyli tej przy granicy Lasu Kabackiego, koncepcja zagospodarowania zakłada puszczenie samopas sukcesji, czyli w tamtym miejscu będzie mógł się nam obsiewać, co zresztą się obecnie dzieje. Po prostu obsiewają się różne gatunki drzew lekkonasiennych, samoistnie. I ten park nie będzie tego przestrzegał, nie będzie ingerował w te procesy naturalne, a im bliżej zabudowy, tym bowiem będzie się pojawiało więcej już takich zorganizowanych elementów. Więc faktycznie ten park będzie taką strefą przejściową między miastem a rezerwatem. Miasto chyba wchłonęło zupełnie ten Las Kabacki. Ze wszystkich stron w tej chwili osiedla ludzkie otaczają go, a to wcale tak nie było. Przecież jeszcze całkiem niedawno to był taki teren, gdzie już miasto dawno nie wkraczało, nie było tam miasta. Tak. A jak to teraz wygląda właśnie? Czy miasto coś zabrało Lasowi Kabackiemu, czy oddaje, czy... W ostatnich latach miasto niczego nie zabrało, na szczęście, i dużą rolę tutaj miał Czesław Łaszek, czyli konserwator przyrody, który powiedzmy w latach 70. 80. Dał radę powołać szereg rezerwatów w Warszawie, między innymi powołał rezerwatem Las Kabacki. Faktycznie Las Kabacki jest objęty ochroną rezerwatową od 11 sierpnia 1980 roku w obecnym kształcie, czyli od tego czasu nic się nie zmieniło. Aczkolwiek musimy pamiętać, że po drugiej wojnie światowej, jeszcze fragment Lasu Kabackiego był po drugiej stronie ulicy Puławskiej. Więc tego faktycznie już kompleksu nie ma, ale w ostatnich latach nic lasowi Kabackiemu nie ubyło. Jednak o czym pan wspomniał, czyli to, że wcześniej, jeszcze te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu Las Kabacki był otoczony polami uprawnymi, no to
teraz już w zasadzie tego nie ma. Są takie resztki pól użytkowanych w rolniczy sposób właśnie pomiędzy Ogrodem Botanicznym Parkiem Kultury a Lasem Kabackim w pobliżu ulicy Muchomora. To jest 100 hektarów bardzo cennego gruntu, ponieważ oczywiście cennego ze względu na to, jeżeli ktoś chciałby go kiedyś zagospodarować pod zabudowę, no to wtedy te działki na pewno osiągną miliony, ale on jest bardzo cenny przyrodniczo. I my bardzo się staramy, żeby to miejsce utrzymało charakter rolniczy albo charakter przestrzeni zielonej, otwartej jak najdłużej. I tutaj współpracujemy z Biurem Architektury i zagospodarowanie przestrzennego miasta stołecznego w opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu, gdzie naszym postulatem takim w zasadzie niezmiennym i nie do przedyskutowania jest utrzymanie rolniczego charakteru tego terenu, zakaz zabudowy. I to jest bardzo ważne, bo to jest jedyny łącznik pomiędzy Lasem Kabackim a Doliną Wisły. Bo tylko tamtędy, czyli przez pola, przez ogród, przez park kultury i dalej w stronę Wisły mogą zwierzęta migrować, czyli tak naprawdę te populacje zwierząt mogą się mieszać. I dziki faktycznie korzystają z tego dla odmiany, no sarny mają większy problem. Sarny jednak są terytorialne z natury i one oprócz tam powiedzmy takiego początkowego momentu w życiu, kiedy jednak szukają swoich terytoriów, raczej nie zmieniają już później swoich miejsc życia i faktycznie widzimy, że sarny no, mają coraz trudniej. W Lesie Kabackim jest tych saren coraz mniej w tym miejscu. Dla nich ten jest już po prostu za ciasno. To miasto podeszło zbyt blisko. Nie ma tych przestrzeni wokół lasu, bo jednak zwierzęta, czy to ssaki, czy to ptaki, wbrew pozorom wcale nie potrzebują gęstego, starego drzewostanu. One potrzebują też trochę przestrzeni, trochę światła, trochę nasłonecznionych polan, trochę trawy. I wcześniej, kiedy Las Kabacki był otoczony polami uprawnymi, miedzami, gdzie były różne rośliny, wtedy te zwierzęta miały dużo więcej przestrzeni do funkcjonowania. Obecnie ostatnia inwentaryzacja właśnie przeprowadzona dla planu ochrony, który teraz obowiązuje, wykazała, że bardzo ubyły gatunki ptaków, które są związane właśnie z takimi środowiskami przejściowymi, czyli na skraju lasu, na skraju jakiejś miedzy, na skraju zakrzaczeń. Tych gatunków ptaków nie ma. Więc to pokazuje jednoznacznie, że tutaj miasto, zabierając te tereny, czy zajmując te tereny w bezpośrednim sąsiedztwie Lasu Kabackiego, zabrało również mnóstwo przestrzeni do życia tego typu ptakom i my tego nie jesteśmy w stanie zrównoważyć, na przykład wieszając budki, czy dokarmiając te gatunki. Po prostu zabrano im miejsce życia. A to się samo jakoś nie wyrównuje, bo przecież nic w przyrodzie nie ma takiej pustki, prawda? Mm-hmm. I no miejsce, które powstaje, zostanie zapełnione jakoś zaraz zwierzętami, które wykorzystają to miejsce. Oczywiście w mieście żyje cały szereg różnych innych gatunków ptaków, ale faktycznie nie są to te, które były wcześniej. Wiadomo, przyroda nie jest stała i bardzo szybko się zmienia i drzewostany, i Las Kabacki również ulegają bardzo szybkim zmianom. Coraz częściej kruki słychać, tak? Czy tak, gawrony jakieś. Tak, słychać kruki, czy gawrony, czy ptaki drapieżne typu jastrzębie myszołowy, ale to też musimy pamiętać, że sami się troszeczkę do tego przyczyniamy, bo zaburzyliśmy równowagę funkcjonowania całego szeregu gatunków. Znaczy w zasadzie nie ma do tego odwrotu, to nie jest kwestia już w tym momencie naszej dobrej woli lub złej woli. Po prostu my, zajmując miejsce, żyjąc w jakimś miejscu, zmieniamy je, budując dla siebie domy, budując parki, wycinając lasy, zmieniając charakter upraw. Robiliśmy to od wieków i teraz po prostu jest to ciąg dalszy tego procesu i to faktycznie wpływa na zmianę składu gatunkowego tych zwierząt czy roślin, które żyją w naszym otoczeniu i Las Kabacki również przez to, że przez tak długi czas był jednak lasem sosnowym, czyli takim prześwietlonym, o zupełnie innej strukturze niż las liściasty, przez to również miał inny skład gatunkowy ptaków w stosunku do tego, który wchodzi tam obecnie. Więc to po części są to procesy naturalne, ale niemniej jednak musimy pamiętać, że taka ścisła zabudowa w granicy lasu, no zabiera części gatunków bezpowrotnie miejsce i tutaj nie jesteśmy my w stanie nic z tym zrobić i w zasadzie jest to duża strata, bo myślę, że dla miasta pozostawienie buforu takiej przestrzeni, nie wiem, szerokości kilkudziesięciu metrów wokół Lasu Kabackiego nie byłoby żadną stratą, bo tutaj nie ograniczylibyśmy rozwoju miasta, czy możliwości funkcjonowania, gospodarowania, tak, takim dużym organizmem, jakie jest miasto, w jakiś istotny sposób, a dla przyrody pozostawienie takiego buforu miałoby bardzo duże znaczenie. No niestety nie wszędzie coś takiego jest możliwe, zostało nam trochę przestrzeni od północnej części, między innymi tam, gdzie powstaje Park imienia Cichociemnych,
w rejonie, później idąc dalej na wschód, w rejonie ulicy Nowoursynowskiej, tam jeszcze są resztki pól uprawnych, właśnie w rejonie ulicy Muchomora. No i bardzo istotne jest połączenie Lasu Kabackiego z Doliną Wisły, czyli te lasy, które są na Skarpie i pod Skarpą, czyli niedopuszczenie w tamtych miejscach do bardzo intensywnej zabudowy również da taki bufor dla Lasu Kabackiego. A jakie zwierzęta? Bo już wspomniała Pani o sarnach, o dzikach, o ptakach. Natomiast co jeszcze możemy spotkać? Możemy spotkać lisy, możemy spotkać borsuki. Są to też bardzo ciekawe obserwacje i my montujemy kamerki, które pozwalają nam trochę podejrzeć życie tych zwierząt. Oczywiście są tkuny, tchórze, jest cała plejada małych gryzoni, mamy wiewiórki, więc ten Las Kabacki jest dosyć zasiedlony i zamieszkany przez różnego rodzaju zwierzęta, mniejsze i większe. Nie ma tam guźca. Na pewno. Nie, potwierdzam, nie ma tam guźca. Nigdy nie spotkałam i nie sądzę, że byłby w stanie się przede mną ukryć, wtedy, kiedy jeszcze pracowałam w Lesie Kabackim. Mamy na przykład bardzo ładne zaskrońce. To są takie nasze węże, nasze gady. Praktycznie nie ma tam żmii, także tutaj pod tym względem można czuć się dosyć bezpiecznie, ale zaskrońce są, chociaż one są często też mylone ze żmiją. No, wąż to wąż. Każdy się boi węża, no bo myśli, że może być to żmija. Także oczywiście nie zapewnię, że nikt nigdy tam nie spotka żadnej żmii, aczkolwiek faktycznie w tym lesie ja żmii nie spotkałam. Mamy jaszczurki, zwinki, mamy trochę płazów, więc faktycznie ta przyroda tego Lasu Kabackiego jest dosyć bogata. Warto tam pójść i poobserwować sobie te procesy renaturalizacji i po prostu zwierzęta, które w tym lesie funkcjonują. Wystarczy, że przez jakiś czas zachowamy się cicho, spokojnie, nie będziemy hałasować, nie będzie wokół nas psa, który tam szczeka i wszystko płoszy, i wtedy możemy trochę tej przyrody Lasu Kabackiego zaobserwować, bo jednak te zwierzęta również zmieniły trochę swój sposób życia i przyzwyczaiły się do tej ilości osób odwiedzających, i w takim dzikim lesie, w którym nie ma tylu ludzi, faktycznie one nie zbliżają się tak bardzo do człowieka, a tutaj one musiały jednak przełamać barierę strachu i pozwalają do siebie podejść bliżej, albo same troszeczkę bliżej do nas podchodzą, i daje to dobre pole do obserwacji. No, taka pokoleniowa wrogość naszych gatunków, to znaczy człowieka i zwierzęcia, też troszkę ustępuje, prawda? No bo człowiek już nie tak bardzo nie ingeruje w świat zwierząt, raczej pomaga nawet odwrotnie. Więc też zbliżanie się tutaj chyba będzie takim zupełnie naturalnym jakimś czynnikiem, jakąś rzeczą, która się będzie działa. A jak wygląda, czy coś takiego niezwykłego jest w porównaniu z innymi lasami na terenie Warszawy, jeśli chodzi o zwierzęta w Lesie Kabackim? Czy jakieś zwierzęta, których gdzie indziej nie ma, możemy tutaj zobaczyć? No ja na przykład widziałam kiedyś trzmielojada, czyli jest to taki gatunek ptaka drapieżnego, który żywi się pszczołami, osami, właśnie trzmielami czy szerszeniami. Jest to dosyć unikatowy gatunek. Nie mam pojęcia, czy on obecnie gnieździ się, nie ma potwierdzeń, żeby gnieździł się na terenie Lasu Kabackiego, ale widziałam takiego zalatującego trzmielojada. W pobliżu Lasu Kabackiego jest spotykany bocian czarny. I to jest taki gatunek, który jest oceniany jako bardzo płochliwy, unikający człowieka, aczkolwiek ten bocian czarny, w zasadzie pewnie jest to ta sama para, pojawia się w okolicy Natolina, w okolicy Skarpy Wiślanej, w okolicy Potoku Służewieckiego, potrafi po prostu polować na sobie w potoku. Jest, tak? Tak, on jest cały czarny, prawie że cały czarny, w odróżnieniu od tego bociana białego, ma przewagę właśnie czarnego koloru. Jest to gatunek chroniony i właśnie określany jako bardzo duży unikat, no ale ten gatunek chroniony tak nie wie, że powinien zachowywać bardzo duży dystans do człowieka, i w Warszawie jednak zbliża się dużo bliżej, na dużo mniejszą odległość do człowieka. Po prostu, też po prostu musiał się przyzwyczaić, zauważył, że ludzie nie są tacy źli i że w ich otoczeniu można faktycznie coś ciekawego znaleźć do jedzenia, i po prostu w okolicy człowieka się pojawia. Bocia czarny również miał kilka prób gniazdowania w Lesie Sobieskiego, więc oczywiście są to duże ptaki i dla nich przelot między Lasem Kabackim a Lasem Sobieskiego nie jest żadnym problemem. One nie stoją w korkach, więc w linii prostej ta odległość nie jest taka duża. Most też im niepotrzebny, ale faktycznie ten gatunek się pojawia. Właśnie w rejonie Natolina, tutaj las północnej części Lasu Kabackiego, Doliny Służewieckiej w stronę Lasu Sobieskiego. Więc to też pokazuje, że Warszawa wcale nie jest taka bardzo zabetonowana i taka bardzo zurbanizowana, jak czasami nam się wydaje. Tam jednak jest bardzo dużo miejsca dla życia, dla różnych zwierząt.
no te 40% powierzchni miasta, które stanowią różnego rodzaju tereny zieleni, o czym świadczy i daje faktycznie ciekawe warunki do funkcjonowania dla części gatunków. Mhm. Proszę mi powiedzieć też, bo rozmawialiśmy o tym, że jest bardzo dużo mieszkańców, którzy przyjeżdżają w weekendy głównie do Lasu Kabackiego, ale jakie atrakcje takie turystyczne właśnie, oprócz tego, że to jest jedno z dwóch miejsc w Warszawie, gdzie można palić ogień otwarty, czy niekoniecznie otwarty, grilla jakiegoś po prostu przywieźć ze sobą, chyba tak? Można palić ogniska. Ogniska też tak, można palić, są wyznaczone ogniska, miejsca. Są wyznaczone dużo miejsca. Tych miejsc jest? Tam jest 13 miejsc do palenia ognisk i oczywiście to nie wystarcza w taki ciepły weekend, jaki mieliśmy wczoraj, czy przedwczoraj, to na pewno jestem przekonana, że po prostu paliło się tam sporo również nielegalnych ognisk, niestety, nad czym ubolewam, ale to jest właśnie ten element braku świadomości, czy takiego podejścia do lasów w sposób taki konsumpcyjny, bezrefleksyjny i do komfortu innych użytkowników, bo jednak te 13 miejsc ogniskowych daje możliwość spędzenia czasu przy ogniu, ale nie zadymiałoby okolicy w taki sposób, kiedy mamy dwu- albo trzykrotną większą ilość palących się ognisk, czy palących się grilli, które faktycznie już wtedy, ten dym nie ma się gdzie rozpłynąć, gdzie rozwiać, one faktycznie zadymiają i Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, które jest w Lesie Kabackim, i Park Kultury, i czasami ten dym spływa poniżej skarpy do osiedli. To jest dla nas bardzo duży problem, bo z jednej strony mamy świadomość, że ludzie mają potrzebę spędzania czasu przy ogniu, i sami prywatnie również przecież to robimy, ale z drugiej strony jesteśmy też trochę odpowiedzialni za to, żeby to miejsce nie sprawiało większych problemów mieszkańcom czy osobom, które wcale nie chcą siedzieć w dymie. Więc tutaj osiągnięcie kompromisu jest bardzo trudne i my podejmujemy takie próby ograniczenia czy cywilizowania tego sposobu korzystania z polany ogniskowej. Niestety do tej pory powiem bezskutecznie, ale to nie jest tak, że nie mamy świadomości. Na przykład nie podejmujemy prób rozmowy na ten temat z Urzędem Dzielnicy czy Zbiorem Ochrony Środowiska, tak aby wypracować rozwiązania kompromisowe, które jednak z jednej strony nie zakażą palenia tych ognisk, a z drugiej strony pozwolą na takie cywilizowane i jednak rozsądne korzystanie z tego miejsca w tym zakresie. Wydaje mi się, że tutaj powstanie Parku Cichociemnych trochę nam pomoże, ponieważ tam też jest zaplanowana możliwość używania grilli. Więc na pewno część osób skorzysta z tamtej lokalizacji i tutaj wtedy też nacisk na polanę będzie trochę mniejszy. Ja jestem na przykład przeciwniczką zakazu palenia ognisk, wprowadzenia takiego jednego ścisłego zakazu, ponieważ część osób po prostu przeniesie się do wnętrza lasu i no lepiej jest jednak... Jest to groźniejsze. Tak, jest to groźniejsze, ponieważ jest zupełnie pozbawione kontroli. Lepiej jednak jest mieć trochę więcej tych ognisk, nawet nielegalnych, palonych w jednym miejscu, w takim miejscu, które łatwo zaobserwować, gdzie łatwo może dojechać policja, straż miejska czy straż pożarna, niż szukać tych ognisk palonych w lesie, w konspiracji przez ludzi, którzy chcą tam sobie spędzić czas, bo to faktycznie jest realne zagrożenie, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy bardzo suchą wiosnę, taka jaka była w tym roku, to w takim lesie, gdzie jest pełno suchych liści po poprzednim, w sezonie wegetacyjnym pełno suchych traw, to wystarczy iskierka. Więc w tym momencie nie będziemy bardzo ingerowali w kształt polany, aczkolwiek to nie jest tak, że nie mamy świadomości problemu, który również ta polana ze sobą niesie. Jeżeli chodzi o atrakcje turystyczne, to w Lesie Kabackim mamy plac zabaw, mamy siłownię plenerową, mamy trasy biegowe wyznaczone w trakcie budżetu partycypacyjnego z bodajże 2016 roku, więc mamy dwie pętle, 5-10 kilometrów, wzdłuż których można ćwiczyć. Mamy oczywiście Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, o którym już wspominałam, które prowadzi zajęcia dla różnych grup wiekowych o bardzo różnym tematach przyrodniczych, czy około przyrodniczych, bo oczywiście mówi się i mówimy tam i o gospodarce leśnej, ale mówimy również o wszystkich innych rzeczach związanych z korzystaniem z przyrody, czyli na przykład o pszczelarstwie, na przykład o stolarstwie, na przykład o zwierzętach, więc dla każdego coś dobrego w tym miejscu może się znaleźć. Zapraszamy wszystkie grupy wiekowe, można się zapisywać na naszej stronie internetowej, korzystać z tych zajęć, one są bezpłatne. Budujemy obok Centrum Edukacji nowy plac zabaw, który będzie miał taki naturalny charakter, nie będzie powtarzał tych takich typowych placów zabaw miejskich. Myślę, że dla dzieciaków będzie czymś nowym, czymś ciekawym, także niedługo on będzie otwarty.
Od lipca zapraszamy na ten plac zabaw. No i oczywiście w bezpośrednim sąsiedztwie jest Park Kultury, który ma również całe mnóstwo atrakcji, typu baseny, tor wspinaczkowy na drzewa, więc czy możliwość po prostu wypoczywania takiego na leżaku, czy skorzystania z gastronomii. I dalej mamy ogród botaniczny, gdzie możemy podziwiać kolekcję roślin, możemy zakupić również rośliny do naszego domu. Więc no myślę, że to miejsce, które zresztą już przez prezydenta Starzyńskiego było przewidziane jako właśnie takie miejsce rekreacyjne, cały czas tą funkcję ma. Widać, że wykup tego terenu, który nastąpił w 1938 roku, właśnie w celach rekreacyjnych, był bardzo dobrą decyzją, no bo niedługo minie 100 lat, a to miejsce cały czas ma funkcję rekreacyjną i świetnie się w tym sprawdza. Mhm. Właśnie, ale powiedziała pani, że można kupić roślinki, tak, do własnej hodowli. W ogrodzie botanicznym. Mhm. I rozumiem, że tam też można uczestniczyć w procesie jakoś budowy tego lasu podczas tych zajęć edukacyjnych, czy... Jeżeli chodzi o zajęcia edukacyjne... Możemy coś podejrzeć z tych kamerek, o których pani mówiła, tak, że zwierzęta oglądają? Jeżeli chodzi o zajęcia edukacyjne, to tutaj edukatorzy mają cały szeroki wachlarz różnego rodzaju pomocy czy sposobów nauczania, więc możemy tutaj zobaczyć rośliny przy pomocy mikroskopu, możemy zobaczyć te same rośliny w lesie, możemy posłuchać ptaków w postaci pluszaków. Mamy takie pluszowe modele ptaków, które również po naciśnięciu brzuszka wydają dźwięki charakterystyczne danego gatunku, a później posłuchać je w lesie, wtedy, kiedy wycieczka już z edukatorem właśnie wychodzi poza mury ośrodka i zmierza do lasu. Więc tutaj taka możliwość doświadczania i nauczania przyrody jest bardzo szeroka właśnie przez to, że to Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej jest położone w zasadzie na granicy Lasu Kabackiego i każde zajęcia kończą się również wycieczką do lasu. Więc myślę, że dla dzieciaków, które czasami, no, dla których często to jest taki pierwszy świadomy kontakt z lasem, to jest bardzo ważne, żeby zobaczyły, jak faktycznie ten las rośnie, kiedy się go sadzi, dlaczego się go ścina, do czego to służy, czy na pewno tutaj wycinamy drzewa i czy to jest dobre, czy to jest złe. Na takie pytania warto sobie odpowiadać właśnie, zastanawiać się i nasze Centrum Edukacji po prostu pozwala takie rzeczy ocenić samemu, wyciągnąć wnioski, czy czegoś ciekawego się po prostu dowiedzieć, bo no jednak no, w mediach mam wrażenie, że taki prostej wiedzy na temat gospodarki leśnej, nieobarczonej, nienacechowanej emocjami negatywnymi czy niepotrzebnie pozytywnymi, jest troszeczkę za mało. I tutaj Centrum Edukacji po prostu pełni swoją rolę i stara się przekazywać jak najpełniej wiedzę na temat gospodarowania właśnie środowiskiem. Zajęcia prowadzone są dla młodzieży szkolnej pewnie? Dla wszystkich grup wieków. Mm. Dla wszystkich grup wiekowych, od najmłodszych do najstarszych. Po prostu te zajęcia są rozdzielone czasowo, czyli w tygodniu mamy zajęcia dla grup szkolnych, w weekendy mamy również zajęcia dla osób starszych albo dla całych rodzin. Mm-hmm. I można się po prostu pewnie zgłosić tak. Jako szkoła, mamy na naszej stronie formularz do zapisywania się, więc można się po prostu tam zapisywać. Oczywiście zapisy są uruchomione raz na początku miesiąca, na dany miesiąc. No i trzeba po prostu pilnować, bo faktycznie te miejsca, przez to, że są to bezpłatne zajęcia, znikają w ekspresowym tempie. Tak, to się domyśla. Ale polecamy tutaj kontakt właśnie przez stronę internetową. Zawsze można się zapytać jeszcze też, jakie planujemy na przykład w następnym miesiącu, tak żeby wiedzieć, czy warto będzie na coś polować. Zachęcam do korzystania z naszego centrum. No powiem krótko, rocznie korzysta z centrum ponad 20 tysięcy osób. Więc to jest taka ilość, która no myślę, że ma jakieś znaczenie, jest dosyć spora. A centrum istnieje od 2015 roku. Tak, chyba. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej istnieje od 2015 roku, aczkolwiek Lasy Miejskie Warszawa posiadały dział edukacji przyrodniczo-leśnej w zasadzie od początku swojego istnienia, tylko że na początku nie mieliśmy takich możliwości lokalowych, jakie daje nam centrum. Po prostu pracownicy wyjeżdżali do szkół i prowadzili zajęcia na miejscu w szkołach lub zapraszali szkoły do lasu. A w tej chwili możemy jeszcze korzystać po prostu z pomieszczeń, które są wyposażone do prowadzenia takich zajęć i które jeszcze poprawiają możliwość po prostu prowadzenia edukacji. To chyba jedyne takie miejsce w Warszawie, tak. w lasach, gdzie jest tak duża infrastruktura, że można się też nauczyć wiele i pewnie tam rzeczywiście to jest takie centrum chyba lasów
warszawskich, tak? Można tak powiedzieć. Jeżeli chodzi o edukację, to jest nasze centrum. Oczywiście mamy tak naprawdę w tej chwili dwa główne punkty. Pierwszy to jest nasza siedziba przy ulicy Korkowej, właśnie w Lesie Sobieskiego, a druga to jest... Ale tam są zwierzęta zamknięte, tak, tak. Tam się nie da wejść, tam się nie zobaczyć. A drugie to właśnie takie otwarte miejsce, czyli Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Lesie Kabackim. Oczywiście my widzimy, że chociażby po tempie znikania możliwości zapisu na zajęcia, że zapotrzebowanie na prowadzenie tego typu działalności jest przez nas zaspokajane pewnie w 5%, ale no robimy dużo, tyle ile się da, żeby powstały kolejne tego typu punkty w Warszawie i mam nadzieję, że w przyszłych latach powstaną takie punkty na mapie Warszawy, ponieważ no jest ogromna potrzeba ludzi kontaktu z przyrodą, bo przez to jednak, że żyjemy w takim tempie, żyjemy jednak w mieście, żyjemy w oderwaniu od tej przyrody, no to nie mamy możliwości zaspokajania takiej naturalnej potrzeby kontaktu z zielenią, kontaktu z naturą i ludzie po prostu potrzebują kontaktu, potrzebują przekazania wiedzy, często też potrzebują porozmawiania z kimś, kto się faktycznie w tej przyrodzie potrafi poruszać, więc duża potrzeba wskazuje nam na konieczność stworzenia kolejnych tego typu miejsc. Mm-hmm. A proszę jeszcze, wrócę do tych kamerek, bo ja bym chciał się dowiedzieć jednak, czy możemy gdzieś też zobaczyć te filmiki, które państwo wykonują. Od czasu do czasu wrzucamy je na Facebooka, czy wrzucamy je na nasz kanał na YouTubie, także można tam sobie podejrzeć. Oczywiście nie są to brazylijskie jakieś tasiemce, które mają tysiące odcinków, bo to też nie do końca o to chodzi, ale faktycznie parę ciekawostek, które udało nam się zaobserwować, jest tam zamieszczonych. Faktycznie Facebook jest takim narzędziem, które pozwala w taki codzienny sposób pokazywać trochę z naszej pracy. I tutaj koledzy i koleżanki publikują różne ciekawe rzeczy, także zapraszam do oglądania naszej strony. Mhm. A na żywo takiej kamerki nie ma żadnej? Czyli pyta pan, czy któraś wisi w lesie w tej chwili? No, że można sobie wejść na stronę i zobaczyć. Jeżeli chodzi o taki podgląd na żywo, nie. Takich podglądów nie mamy w tej chwili. No, może to się zmieni. Ale może się zmieni. Przypomnę tylko, że nagrywamy naszą audycję w czerwcu 2019 roku, bo rozmawialiśmy tutaj o różnych rozbudowach, które od lipca mają istnieć, tak więc musimy to umiejscowić, bo może ktoś nas słucha w późniejszych latach to już dawno funkcjonuje. Czyli właśnie, gdzie można się dowiedzieć więcej na temat różnych atrakcji, które są w Lesie Kabackim. Można poczytać naszą stronę internetową, gdzie opisujemy szczegółowo każdy kompleks leśny i Las Kabacki również w tym. Ciekawą stroną jest strona Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To jest taka jednostka, która zawiaduje różnego rodzaju formami ochrony przyrody powierzchniowymi czy jednostkowymi na terenie każdego województwa. I na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest mnóstwo informacji właśnie na temat form ochrony, sposobów ochrony, na temat tego, co się dzieje, na temat taki, w jaki sposób można z jakiegoś rezerwatu korzystać, bo część rezerwatów jest udostępniona do zwiedzania, część nie. Formy udostępnienia są różne, więc zapraszam na stronę regionalnej i na stronę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo tam faktycznie też jest sporo wiedzy. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uruchomiła mapę jakiś czas temu, mapę form ochrony przyrody. Można sobie tam na tą mapę wejść i po prostu podświetlać różnego rodzaju warstwy, warstwę rezerwatów, warstwę parków krajobrazowych, czy na przykład otulin rezerwatu, bo taki Las Kabacki ma również swoją otulinę, ale nie wszystkie rezerwaty mają otuliny, więc wtedy będziemy w stanie się zorientować, jak ogromny teren Warszawy, między innymi, jest objęty różnego rodzaju formami ochrony. To są naprawdę dosyć znaczne obszary. Cała Dolina Wisły jest na przykład obszarem Natura 2000, Las Bielański jest obszarem Natura 2000, rezerwat Króla Jana Sobieskiego w Lesie Sobieskiego również jest obszarem Natura 2000. Mamy tutaj Mazowiecki Park Krajobrazowy, Kampinoski Park Narodowy, mamy cały szereg rezerwatów, mamy również zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, pomniki przyrody i możemy sobie właśnie na tej mapie umiejscowić w przestrzeni, zobaczyć, gdzie faktycznie te formy ochrony docierają i jakie są warunki gospodarowania na ich terenie, czy warunki ich funkcjonowania, czy cel powstania. Więc myślę, że to może być bardzo ciekawe dla mieszkańców, którzy chcieliby troszeczkę tych przyrodniczych wiadomości zgłębić. Mhm.
A czy można również jakieś wydawnictwa zakupić, które opowiadają o Lesie Kabackim? Jesteśmy w tej chwili w trakcie opracowywania takich wydawnictw, więc myślę, że do końca roku 2019 takie wydawnictwa się ukażą i na pewno będą dystrybuowane przy okazji Centrum Edukacji i Przyrodniczo-Leśnej, ale myślę, że mogłyby również trafić do szerszej dystrybucji. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko nam wyjdzie, jak się uda to wszystko zrobić. Bardzo fajnymi, bardzo ciekawymi wydawnictwami są takie serie Przyroda Warszawska, takie serie wydawane przez Biuro Ochrony Środowiska. Nie wiem, czy w tej chwili można gdzieś to zakupić. Musiałabym sprawdzić, bo to już jest wydawnictwo sprzed kilku lat, ale gdyby komuś udało się to jest taka, powiedzmy, dwuczęściowy album, który jest bardzo dobrze opisany. Przyroda Warszawska i Lasy Warszawy, to polecam nabycie tej publikacji, bo to naprawdę bardzo dużo informacji, nie tylko tych przyrodniczych, ale też takich historycznych, kulturowych na temat konkretnych kompleksów leśnych. Można się tam po prostu wielu rzeczy dowiedzieć. To pewnie rozesłane były do bibliotek również. Można. Myślę, że można spróbować poszukać. Jeszcze chciałem wrócić do tej infrastruktury turystycznej w Lesie Kabackim. No tak jak słyszymy, dużo ludzi tam przychodzi, ale to też jest miejsce, gdzie rzeczywiście, nie wiem, kiedyś była chyba wypożyczalnia rowerów. Szczerze mówiąc, ja nie kojarzę wypożyczalni rowerów, ale może była, nie powiem, nie dam sobie ręki uciąć, że jej nie było. Czy coś można tam skorzystać właśnie z takich rzeczy? W samym na terenie samego Lasu Kabackiego nie, ale wiem, że były przymiarki do tego, żeby powstała wypożyczalnia, stacja Veturilo, po prostu przy pętli autobusowej 519 na wejściu do Parku Kultury. I myślę, że to byłaby bardzo dobra lokalizacja. Nie wiem, bo tutaj nie prowadzę tej sprawy, nie wiem, na jakim etapie jest lokalizowanie tej stacji. Mamy też takie sygnały od między innymi radnych Ursynowa dotyczące ustawienia stojaków na rowery na wejściach do Lasu Kabackiego, ale szczerze mówiąc tutaj od strony ulicy Nowo-Ursynowskiej i od strony wejścia od metra, ale w samym lesie jest po prostu bardzo wąskie ścieżki. Musielibyśmy zrobić trochę miejsca, wyciąć po prostu kilka drzew, żeby faktycznie taką stację można było zamontować, bo oczywiście nie możemy w tym miejscu postawić takiej przegrody w poprzek drogi, skoro to są te trzy wejścia od Nowo-Ursynowskiej, od metra i od ulicy Moczydłowskiej są najbardziej popularne i tam naprawdę rzeka ludzi się wlewa, więc nie możemy dodatkowej przegrody blokującej wjazd czy zwężającej to wejście ustawiać, a tam po prostu faktycznie nie ma za bardzo na poboczach miejsca. I tutaj apelowaliśmy do dzielnicy, żeby jednak może spróbowała znaleźć jakiś fragment miejsca na zewnątrz tego drzewostanu, przy samej granicy. Bo w samym lesie montaż takich stojaków, które później nie przeszkadzałyby osobom korzystającym z rowerów, czy nie przeszkadzałyby jednak tym osobom pieszym, czy innym rowerzystom wjeżdżającym, jest bardzo trudne bez wycinania dodatkowych drzew, ale wolelibyśmy tego uniknąć, bo to nie jest konieczne w tych miejscach. Więc faktycznie te rowery są w jakiś sposób obecne też, jeżeli chodzi o takie infrastrukturalne podejście. Nie wiem, czy Park Kultury przypadkiem czegoś nie planuje na swoim terenie. Tutaj myślę, że byłaby taka możliwość na obrzeżu parku zlokalizowania jakiejś infrastruktury, chociaż sam Park Kultury, to o czym trzeba pamiętać, jest objęty zakazem jazdy rowerem. Więc tutaj można ten rower ewentualnie przeprowadzać. Ale myślę, że na obrzeżu Parku Kultury, gdzie jest jednak trochę takiego wolnego miejsca, trochę wolnej przestrzeni, tego typu czy stacje Veturilo, czy właśnie jakieś takie stojaki rowerowe w pobliżu Polany mogłyby się pojawić. Czyli właśnie, czym możemy się poruszać? Rowerem nie wszędzie, tak? Rowerem nie wszędzie, pieszo po trochę większej ilości ścieżek, ale też nie wszędzie. Nie poruszamy się po wnętrzu drzewostanów, czyli nie schodzimy z wyznaczonych ścieżek do wnętrza drzewostanów. Tutaj one są jakoś ograniczone, tak jak w innych lasach? Nie mamy tam płotów oczywiście. To jest po prostu zakaz formalny poruszania się po terenie rezerwatu, poza wyznaczonymi szlakami. No ale mamy oczywiście tablice informacyjne na każdym głównym wejściu, które zawierają mapę udostępnionych szlaków, sposób poruszania się po tych szlakach, lokalizację poszczególnego wejścia, tak żeby każdy mógł się zorientować, w którym miejscu lasu jest. Mamy oczywiście na skrzyżowaniach umieszczone tabliczki, które wskazują, w jaki sposób można się na danej ścieżce poruszać. No i apelujemy o to, żeby jednak tych zakazów przestrzegać dla dobra lasu. Po prostu dla dobra lasu. Nie traktujmy tego jako ograniczenie wolności osobistej, tylko jako dbałość o ten las dla przyszłych pokoleń.
No pewnie na rolkach to nie za bardzo jest gdzie jeździć, bo nie ma takich utwardzonych. A wbrew pozorom tam są całkiem nieźle utwardzone drogi, właśnie przez to gospodarcze podejście do Lasu Kabackiego z ubiegłych dziesięcioleci. I faktycznie na rolkach, na nartorolkach, czy na przykład na nartach zimą, jeżeli oczywiście śnieg dopisze, można się tam poruszać bez większego problemu. To jak z hulajnogami w takim razie, bo to też nowość taka w Warszawie. No, to jest nowość, która zaskoczyła wszystkich i wszędzie, więc hulajnogi nie są sprecyzowane w polskim prawie. Z tego, co kojarzę, niektórzy podciągają już hulajnogi pod pomysły. Ale nie zostały sformalizowane te pomysły, więc pod ruch pieszy. No oczywiście nie polecam poruszania się hulajnogami z prędkością 25 km na godzinę. Zresztą rowerzystom też również nie polecam poruszania się z takimi prędkościami, bo przez to, że Las Kabacki jednak jest bardzo oblegany, no można po prostu komuś zrobić krzywdę. W każdym miejscu należy spodziewać się osoby pieszej, która jednak jest słabszym uczestnikiem ruchu w takim konflikcie potencjalnym i po prostu musimy na siebie nawzajem zwracać uwagę. No i Las Kabacki nie jest miejscem do wyścigów kolarskich. Tutaj takie sytuacje nie mają miejsca, aczkolwiek od czasu do czasu są tutaj organizowane różnego rodzaju czy biegowe, czy rowerowe imprezy, oczywiście ze zgodą regionalnego dyrektora ochrony środowiska. I wtedy jakaś część lasu może być otaśmowana, czy po jakiejś części lasu, oczywiście nie wewnątrz drzewostanów, tylko po tych udostępnionych drogach, mogą mieć miejsce jakieś zawody. Także czasami się coś takiego zdarza, ale oczywiście wtedy organizatorzy mają obowiązek oznakowania trasy, zabezpieczenia trasy, tak żeby z jednej strony inne osoby mogły korzystać z części trasy, nie może następować blokada całkowita danej ścieżki, tylko pod jedną aktywność, ale muszą również, no, wszyscy wtedy troszeczkę jednak się dostosować i dać pole dla tych zawodów. Także staramy się, aby ten las jednak był takim miejscem dla różnych aktywności. No bo nie ukrywajmy, no, jest ogromny, jest faktycznie bardzo blisko takiej dzielnicy jak Ursynów, która jest intensywnie zabudowana, gdzie mieszka mnóstwo osób. I więc takie aktywności jak zawody sportowe również tam będą się odbywały, tylko oczywiście w takim rozsądnym rozmiarze. I jeszcze chciałem wrócić do tych miejsc na ogniska, o których pani mówiła, bo to jest naprawdę rzadkość w warszawskich lasach. Mówiła pani o tym, że jest też sporo takich nielegalnych miejsc, gdzie są palone ogniska. Jak odróżnić te legalne miejsca od nielegalnych? No bo jak ktoś przychodzi i widzi, że o, tutaj było palone ognisko, no to tak naprawdę nie wie, czy to jest legalne, czy nielegalne to miejsce. Legalne miejsca są zlokalizowane po południowej stronie polany widokowej. Polana widokowa jest takim prostokątem, który ma dłuższe brzegi od strony północnej i południowej, więc i przylega bezpośrednio do Lasu Kabackiego i też jest objęta ochroną rezerwatową. Więc na tej południowej części polany, na tej południowej połówce mamy wybetonowane misy ogniskowe, tak? Czyli takie miejsca, które są wybetonowane, wyłożone kamieniami. I to tam, jest tych 13 tak, miejsc. Tak, i to jest tych 13 miejsc, w których można palić ogniska. Oczywiście na samej polanie jest mapa z lokalizacją, wskazaną lokalizacją tych miejsc, zasadami funkcjonowania miejsc ogniskowych, zasadami korzystania i z polany rekreacyjnej, i z terenu rezerwatu. Także jeżeli mamy wątpliwości, to po prostu wystarczy się zapoznać z tym planem. I myślę, że tutaj nie będzie wątpliwości. Na pewno legalnym miejscem ogniskowym nie jest miejsce, gdzie widzimy jakieś resztki węgla drzewnego czy wypaloną trawę, bez żadnego obrzeża, bez właśnie tej wyznaczonej takiej misy ogniskowej, tego zagłębienia obrzeżonego betonem i kamieniami. A skąd brać drewno na opał? Bo tak raczej do rezerwatu. Na pewno nie z lasu, nie polecam, chociaż faktycznie okolice polany są wyczyszczone niestety z roślinności i z jakichś patyczków i drobnych właśnie fragmentów drzew czy krzewów. Co przywieźć ze sobą w takim razie? Najlepiej, to jest jedna z opcji. My oczywiście dostarczamy wtedy, kiedy prowadzimy jakieś cięcia, dostarczamy materiał taki palny, dostarczamy gałęzie na polanę ogniskową, ale w takich miejscach, kiedy faktycznie tych chętnych do palenia ognisk jest bardzo dużo, to niestety nie zawsze wystarcza dla wszystkich tego materiału i generalnie zawsze najlepiej jednak przywieźć wiązkę czy paczkę węgla drzewnego, czy wiązkę kupioną na przykład w hipermarkecie budowlanym czy na stacji benzynowej ze sobą i wtedy będziemy zabezpieczeni, że na pewno uda nam się po prostu ten ogień rozpalić legalnie i z właściwego surowca niepozyskiwanego w lesie. Uczulam też na palenie poza miejscami ogniskowymi, czy właśnie zbieranie chrustu w lesie, ponieważ no za to można dostać mandat o 500 zł albo i większy, więc jeżeli tutaj
udałoby się udowodnić zagrożenie, to jest możliwość nałożenia większego mandatu. My jako leśnicy nie jesteśmy służbą w odróżnieniu od lasów państwowych, nie mamy swojej oddzielnej straży leśnej, posiłkujemy się policją i strażą miejską. I tutaj w Lesie Kabackim tych patroli policji konnej, czy policji takiej po prostu patrolującej samochodem, czy straży miejskiej, czasami na rowerach, czasami samochodem patrolującej las jest sporo, więc po prostu przestrzegam przed łamaniem przepisów, bo faktycznie można się z tymi konsekwencjami spotkać. Pełna nazwa Lasu Kabackiego to Rezerwat Przyrody Las Kabacki imienia Stefana Starzyńskiego. Proszę mi powiedzieć, bo już wspominaliśmy o tym, że prezydent Starzyński miał pomysł na to, żeby tutaj właśnie powołać do życia ten las. W 1938, tak? On tutaj tak. Zostały zakupione te tereny. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda porównanie tych planów z dzisiejszą rzeczywistością? Na szczęście wygląda całkiem korzystnie dla lasu, ponieważ prezydent Starzyński faktycznie zakupił od księcia Adama Branickiego w 1938 roku ten obszar lasu i Branicy byli wtedy w bardzo złej sytuacji finansowej i w ręce miasta trafiło sporo gruntów. Po prostu musieli te grunty sprzedawać czy przekazywać na rzecz miasta. Aczkolwiek prezydent Starzyński nie widział przyszłości tego lasu w takim kształcie, jaka jest obecnie. Tutaj 300 hektarów miało być poświęcone pod osiedle willowe między innymi, czyli ten las miał mieć zupełnie inny charakter, czyli ten obszar miał mieć charakter rekreacyjny docelowo dla wypoczynku warszawiaków, ale miał to być obszar, gdzie były domki kempingowe, gdzie właśnie miało powstać osiedle willowe, więc zupełnie ten las, gdyby faktycznie te plany prezydenta Starzyńskiego stworzenia takiego miasta ogrodu się sprawdziły. To była zresztą idea popularna w tamtym czasie, bo również Las Muciński, który został zakupiony przez miasto w 1907 roku, również miał mieć charakter właśnie takiego miasta ogrodu. Więc gdyby ta idea doszła do skutku, to teraz nie mielibyśmy rezerwatu na powierzchni 900 hektarów, tylko pewnie jakieś tam 500, może nawet mniejszej ilości byłaby możliwość utworzenia rezerwatu. Na szczęście te plany no trudno tutaj mówić, że II wojna światowa była czymś dobrym oczywiście, ale te plany pokrzyżowała II wojna światowa i po II wojnie światowej ten las został w zasadzie skomunalizowany i nikt już nie wracał do idei miasta ogrodu. Po prostu las w czasie II wojny światowej był miejscem wielu walk. Był dosyć mocno zniszczony, bo proszę pamiętać, że przed II wojną światową, oczywiście mamy inwentaryzację, plany urządzenia sprzed II wojny światowej, w tym lesie zainwentaryzowano ponad 160 tysięcy metrów sześciennych drewna. To po II wojnie światowej ilość drewna w tym lesie wynosiła 68 tysięcy metrów sześciennych, czyli te 100 tysięcy metrów sześciennych w zasadzie zniknęło. Więc to jest ogromna ilość i one zniknęły, to drewno zniknęło i przez to, że las był zarządzany w części przez taką spółdzielnię Agril niemiecką, która po prostu dokonywała rabunkowego wyrębu tego terenu. Również lokalna ludność, kiedy ktoś miał wybrać, czy wytnie drzewo gdzieś ukradnie, żeby sobie ogrzać dom, to w zasadzie jaka wątpliwość nie istniała. Każdy próbował się ratować tak jak mógł. I faktycznie lokalna ludność też dosyć mocno zdewastowała ten las, więc las po II wojnie światowej wyglądał zupełnie inaczej niż przed II wojną światową, bo był mocno przetrzebiony, mocno zdewastowany. W zasadzie tego starodrzewia przedwojennego było tam bardzo mało, bardzo niewiele. I to, co widzimy teraz, obecnie, to są po prostu skutki praktycznie zaniechania gospodarowania leśnego w sensie pozyskiwania drewna i ogromnych podsadzeń i nasadzeń powojennych, które miały uzupełniać właśnie te ubytki, które powstały w trakcie II wojny światowej i stąd również bardzo duży udział gatunków liściastych, bo one również były po prostu podsadzane po II wojnie światowej, tak żeby jednak uzupełnić te braki. Jest jeszcze jedna ciekawostka, o której nie wspominaliśmy, mianowicie folwark olechów. To jest taka część Lasu Kabackiego, która jest właśnie w pobliżu, pomiędzy Kierszkiem a Ogrodem Botanicznym i ulicą Muchomora. To jest 300 hektarów terenu lasu, które zostały zalesione właśnie na terenie dawnego folwarku olechów na początku XX wieku. I ta część lasu ma zupełnie inny charakter niż pozostała, tak główna część lasu właśnie położona raczej w tej części północnej, centralnej, w pobliżu tutaj metra, czy w pobliżu Ursynowa. Faktycznie ten folwark zalesiano w tym dwudziestoleciu międzywojennym i on był zalesiany między innymi dużą ilością świerka, który obecnie umiera.
Tam mamy taką, można w zasadzie powiedzieć żartem, małą Puszczę Białowieską, bo ten świerk, który, o którym teraz wiemy, że jest poza zasięgiem, że on tutaj na tej, w tej części Polski raczej nie czuje się zbyt dobrze, ponieważ jest dla niego za sucho, nie powinien występować i po prostu te drzewa już teraz są w takim stanie, że no nie ma możliwości dalszego życia. One się też nie obsiewają, czyli nie mamy odnowienia naturalnego świerka, co wskazuje jednoznacznie, że podobnie jak sosna, to nie powinno tutaj występować, nie są to gatunki zgodne z siedliskiem, siedliskami. Aczkolwiek faktycznie jest to pierwsze albo już drugie pokolenie lasu, bo oczywiście część tego terenu została zdewastowana w trakcie II wojny światowej, podsadzona po II wojnie światowej, więc tutaj mamy taki zupełnie inny teren o innym charakterze, taki młody las właśnie na terenie tego folwarku Olechów dawnego. Jeszcze chciałem wspomnieć o jednej rzeczy. No mówiąc o Lesie Kabackim, nie sposób nie przypomnieć sobie, że no, tam dokonała się katastrofa lotnicza. Tak. W 1987 roku, 9 maja, tak, o 11:12 podczas lotu numer LO5055 na trasie Warszawa-Nowy Jork w trakcie podchodzenia do lądowania awaryjnego po awarii silników właśnie ta katastrofa miała miejsce. Tak. Czy jakieś ślady po tej katastrofie, czy jakieś miejsce upamiętniające jest w Lesie Kabackim? Tak, ta katastrofa miała miejsce przy południowej granicy Lasu Kabackiego, w pobliżu w zasadzie Józefosławia. I tam spadający samolot zniszczył około 2 hektarów lasu, czyli to jest taki pas lasu długości około 400 metrów, szerokości 30-50 metrów. Oczywiście ten teren został uprzątnięty, wycięto te połamane drzewa i zasadzono na nowo, czyli w zasadzie teraz dla osoby o niewprawnym oku jest to już trudne do odróżnienia, że w tym miejscu coś się działo i nie jest to taki las, taki sam jak wszędzie indziej, ale w miejscu, do którego powiedzmy, jakby to powiedzieć, ten samolot dosunął tym lasem, niszcząc ten las, jest ustawiony pomnik, jest stworzone miejsce pamięci i tutaj faktycznie co roku 9 maja odbywają się msze upamiętniające katastrofę lotniczą i ofiary, które zginęły podczas tej katastrofy. Więc no to jest takie no, dla mnie straszne po prostu. Straszna myśl. Nie byłam w tamtym czasie w Lesie Kabackim, miałam wtedy kilka lat, nawet nie mieszkałam w Warszawie, ale samo wyobrażenie sobie tego, jak mogło to wyglądać, czy przejrzenie zdjęć, które dokumentują obraz po katastrofie, no jest czymś przerażającym. To jest straszna rzecz. Mamy tutaj też w internecie można znaleźć relacje świadków, którzy pamiętają tamto wydarzenie, którzy na przykład pomagali również przy uprzątaniu tego miejsca. Więc tutaj no, pamiętajmy, że czasami takie rzeczy również mogą się zdarzać i w zasadzie no, jest to rzecz poza nami. Nie mamy wpływu lecąc samolotem na takie rzeczy i to oczywiście nie chodzi o to, żeby się bać latać samolotem, ale jednak czasami nie, no, coś jest takiego... Nie, jest to najbardziej tak, bezpieczny środek transportu. Ale jednak transportu czasami coś takiego jednak niestety potrafi się zdarzyć i tutaj no, konsekwencje są straszne. Las się zabliźnił. Przyroda bardzo szybko takie miejsca zabliźnia. Ma niesamowitą możliwość regeneracji. Oczywiście ten teren po katastrofie, po uprzątnięciu został zasadzony sztucznie. Tam po prostu powstała jedna wielka uprawa leśna, ale przyroda sobie bardzo szybko to miejsce zawładnęła nim, przywróciła tak do siebie. Także teraz już w zasadzie wchodząc w tym miejscu, no trudno zauważyć, gdzie ta katastrofa, gdyby nie ten pomnik, trudno byłoby zauważyć, gdzie ta katastrofa konkretnie miała miejsce. Mhm. Bardzo dziękuję. Pani Angelika Gackowska, zastępca dyrektora Lasów Miejskich Warszawa, była ze mną w studiu. Dziękuję. To był podcast dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Zapraszamy do subskrybowania kanału i słuchania poprzez iTunes, czytniki na Androida lub bezpośrednio ze stron Wikipedii w hasłach, których dotyczą audycje. Podcasty Lasy Warszawy wyprodukowane zostały we współpracy z jednostką Lasy Miejskie Warszawa.